Siema, siema, jestem Rajon. Dziś to jest kolejny odcinek z naszej serii Osadzonego w długach. I w tym drugim odcinku zajmiemy się kiszonką, bo jakby nie było, mamy dużo krówek, tak? A przynajmniej chcemy mieć dużo krówek. Ze mną oczywiście się wystąpią widzowie na czacie ponownie, także siemanko. Ogólnie nie każdy odcinek będzie nagrywany z widzami, bo dużo tych odcinków też będę pewnie kręcić sam. Ogólnie ta seria jest taka, że raczej będę kręcić samemu. Ale będą gościnnie pojawiać się widzowie, bo, znaczy widzowie, ludzie jacyś, nie? A to Krzysiek, a to może jakiś inny... I tak dalej. Nie wiem, kto tam będzie, bo ostatnio pamiętacie, występował Wujo, występował też Maku, był chyba Krzychu nawet. Krzychu był? Nie, Krzycha nie było. No, ale w każdym razie dużo ludzi chciało się nie przygiać. I słuchajcie, na samym początku chciałem bardzo podziękować serdecznie za odbiór pierwszego odcinka. Ponad 16 tysięcy wyświetleń, jak na kanał, który zwykle nawet tam do dyszki ledwo co dobija. Więc bardzo miło mi, dziękuję serdecznie za miłe przyjęcie tej serii. I czuję się teraz w obowiązku, żeby wam dostarczać po prostu w miarę dobry content dalej. Więc spoko. Jeszcze raz tak mówię, dziękuję za przyjęcie i wam może teraz pokażę, co się tu zmieniło, bo ogólnie słuchajcie, jak chodzi o nasze konto, dalej jesteśmy w dupie, mamy bardzo mało pieniędzy, ale co się zmieniło? Stan konta w banku. Przepraszam, ten pierogi. 1 745 000. Spłaciliśmy 220 tysięcy kredytu CX, dzięki za followka. A to tylko za pomocą sprzedaży wszystkiego, co mieliśmy. Czyli tak, na naszych produkcjach poszły, wiecie co, może tak, ja będę tutaj, zaraz z tym pogadamy o tych finansach, bo jednak najpierw chcę wam pokazać, co się zmieniło. Więc słuchajcie, cały silos tu jest prawie 700 tysięcy litrów kiszonki. Z pól, jakich to było robionych, już wam pokazuję. To było dokładnie pole 25, 16, 12, 31 i 7. Czyli te 3 pola, właściwie 4 pola, poszły na ten silos. Dziś będziemy działać na pole 28, 26. Raczej nie zdążymy 50 ogarnąć, ale on też pójdzie w ten silos drugi. I przy okazji robię eksperyment. Widzicie, tam wyszło tego bardzo dużo. Lekko ponad stan. A wydaje mi się, że jak będziemy ubijać to na bieżąco, to będzie tam wychodzić więcej, nie? Także... No lecimy po prostu ubijać, nie? Lecimy z tym wszystkim na grubości, więc co? Ja wam teraz zasiądę sobie do Fenda, bo siedzimy Fendem. Aha, nie mam, pocznego iltraka, to może sobie go podłączę. A wam zrobię teraz cięcie, okej? Okay? Dobrze, więc już jestem ponownie. A my sobie tu już w środku jedziemy, nie? I co? Ja tu bardzo fajnie mi się tą kamerą jeździ, ale jednak uważam, że kamera 55 w tym to jest taka trochę podstawa, nie? Okej, okay, tam chyba wszystko się będę zmieścić. Dobra, to jedzymy sobie. Cześć FC, halo, siemano, siemano. No więc słuchajcie, cześć Ogioli, witam serdecznie. Odnośnie samych tych kredytów, to wszystko, co myśmy spłacili, to poszło z mleczarni pierwszej, mleczarni drugiej, z piekarni i sprzedaliśmy też dużo soku z winogrona. Jeżeli uda mi się to wam teraz pokazać, to pokażę teraz screena, jeżeli nie zapomnę, ale mogę zapomnieć, bo zrobiłem wczoraj screena, jakbyśmy mieliśmy załadowaną lawetę w tym wszystkim, więc miejmy nadzieję, że wszystko się fajnie uda tam wam pokazać. A jak nie, to przepraszam, ale tam, no mieliśmy tego sporo naładowane, nie? Także to, także to tyle. W sumie jedziemy sobie tutaj, zaczniemy od końca tego pola. Pojedziemy sobie tam, zakręcimy na krzyżówce albo nawet tutaj na naszym drugim tym poletku, bo będzie wiele łatwiej. No, gdzieś też winogrona sobie ładnie rosną. Dziękuję Agro Damek za follow. Dobra, jak teraz to robię, bo ogólnie robię kiszonkę sam. No po prostu taki sposób sobie teraz odczepiam ciągnik, wstaję sobie nim na pobocze gdzieś tam i ciągnik służy mi tylko do ciągania przyczep na gospodarstwo, a wszystko inne ogarniam sobie już już klasem, nie? Naszym kombajnem. Znaczy nie naszym, tylko poprzednim kombajnem. Okej, okay, dobra. Podnosimy sobie. Miejsce są niestety wyporczone jeszcze, ale tak. Tak, Zbyniu, dokładnie tak. Cześć, jak dodamy, siemka. Wiesz co, Zbyniu, właśnie na tym polega ta seria, nie? Jak zobaczysz w opisie, na YouTubie ten pierwszy odcinek, to tam właśnie jest napisane, że seria polega na tym, żeby mieć non-stop kredyt na fulla. Dlatego, że według mnie w farmingu na poziomie łatwym się bardzo dobrze rozwija. Ja chcę grać na poziomie łatwym, dlatego, że jest tak jakby tak trochę po prostu ciekawiej grać na tym poziomie, bo co chwilę coś się dzieje, co nie? A na poziomie trudnym i normalnym jest tak, że tych pieniędzy brakuje często i jest tak trochę momentami, no średnio, po prostu robi się nudno, nie? Ja nie lubię takiego nudnego rozwoju, tylko lubię taki duży rozwój. A właśnie jak mamy też szybki przemian gotówki w tą stronę i tamtą stronę, no to jednak to fajnie leci, nie? Więc właśnie chodzi o to, żebyśmy tu mieli kredyt cały czas. No akurat spodziewaliśmy się 220 tysięcy, ale nie po to, żeby
żeby spłacić kredyt, tylko po to, żeby po prostu oddać to do banku, żeby nam komornik nie wjechał i niczego nie zajął, nie? Więc bardziej to po to było robione. No i to zawsze spoko, bo jakbym miał na przykład tę kasę, widzicie, już mi kasa spada, nie? Już mam minus 7 tysięcy. A w sumie tam jest już czas na jeden, nie? Niech będzie. Więc jakbym miał też kasę na koncie u siebie tutaj, nie w banku, tylko na koncie, no to odsetki od kredytu bardzo mnie mocno będą jadły, nie? Więc staram się mieć spłacone to trochę, ale jak coś trzeba, to zawsze bank jest tym moim drugim kontem, który służy pomocą i zawsze mi tam wypłaci jakieś świadczenie, jakbym chciał, rzecz jasna, nie? Dobra, a my to sobie polecimy już tak na grubości, fajniutko. Cześć, PKB Katana, witam serdecznie. Dobra, jest chyba ogarniane. Już nie pierwszy raz tej ogólnie sieczkę robię. I wiem, że akurat fajnie idzie z tymi dwoma przyczepkami tak, że łapiemy sobie jedną, potem ta sieczkarnia łapie drugą, więc bardzo sprawnie to leci, nie? No, także całkiem spoko. No i cóż, odnośnie chyba naszych nowych nabytków, jakie gdzieś planujemy tutaj na tej serii, to raczej... O matko, trochę mnie jak robię. Raczej prędko ich nie będzie, bo musimy ogarnąć sobie tutaj resztę. Mamy jeszcze sporo siewów, mamy też... Na razie chyba przerwa się na kosów, ale czekam się z ferem tutaj po prostu kiszonka. Przepraszam. Bo się kurzy, kurde. Bo musimy karmić krówki. Na razie z mleka nie mamy, bo nie karmimy krówek, nie? A też jedną oborę mam zajętą chyba w 100% całą, a drugą mam tylko parę sztuk kupionych, więc też trzeba było trochę dokupić, nie? Jutro matematyka na egzaminie. A właśnie, bo dzisiaj jak nagrywam jest 23 maja i wypiszę czek testy już mokrzyste. Czy ktoś z was dzisiaj pisał te testy? Ja tam troszkę szybko się rozwija gospo. Znaczy, ja właśnie jak mówię, mam ten kredyt po to, żeby on ten zarazu mi hamował, bo odsetki są duże, ale jest większe przemian pieniędzy, trzeba bardziej kombinować, nie? Bo tak masz wszystko statyczne. O, wezmę sobie tyle kredytu, spłacę tyle i spoko. A tu masz tak, raz odsetka tu, raz odsetka tam, mniejsza, większa, tu ciągle jakiś hajs przychodzi. Musisz spłacić to, kupić tamto i tak jakby łatwiej jest, nie? O, to jest trochę osób tu jest nawet. Rockstar? No tak, Rockstar. Jak ci poszło dzisiaj? Pewnie nieźle, co? Wiecie co, ja sobie tak odjadę. Bo tą parę co przyczepę tam będzie mi ciężko się złamać. Ja sobie chyba po prostu przejadę teraz. Tak no, około. Nie wiem czemu nie ma samochodów, być może wyłączyłem ruch uliczny. Albo coś. Ale nie pamiętam w sumie. Nie pamiętam jak to było, no w każdym razie. A, w ogóle drugą przyczepkę łapię. No to też spoko, niechaj łapię. No i fajnie, więc tak sobie będziemy odkaszyć z tej strony. Potem postaram się pojechać jeszcze w drugą stronę. Tam, chociaż wiecie co, może raz w razie to będzie nawet lepiej nam kosić. Bo i tak mamy wyjazd ładny na drogę, tam mamy na też drogę, więc chyba tak będzie prościej nawet, nie? Nie ma co tak się tam z tym pierdzielić. Trochę co piszę. Motor pisał 10 lat temu, właśnie dopiero teraz do mnie to doszło. Jezus Maria. To ja maturę, czekaj, ile masz lat jeszcze piszę maturę w technikum? Z 18 się ma? 19 się ma chyba, nie? Bo już na maturę przyjechałem samochodem. To mam... To noż 19. No to w sumie ja 5 lat temu pisałem, nie? Ej, to kurde, też jest trochę taka liczba, że... 5 lat! 5 lat, gościu, nie? To jest... full jest! Mene. Dobra. Full! Czekajcie. 20 lat temu? Boże, jakie to są w ogóle starzy ludzie! Co wy tu robicie w tym kanale? Widzicie, dym, gdzieś tam do roboty. Zresztą jeden, panie, wróciliście z pracy i przyjście do rajuciny sobie tak o zaklepać miejsce na streamku, ale bardzo fajnie. Muzyka może trochę zmienia. O, od razu lepiej. Do mnie pasuje taka muzyka z klauna. Dobra, więc ruszamy sobie. No i powiem szczerze, że niedługo właśnie zaczniemy te siewy. I niestety mam tylko siewnik chyba 5-metrowy. No jest hydropakiet w sumie, więc jakby łatwiej na pewno będzie szło. Ale mimo to jednak 5-metrowy siewnik jeden to trochę wyzwanie jak na tą serię. Chociaż tam jeszcze kukurydza, a nie, to bardziej na wiosnę. Mam dwa siewniki do kukurudzy. No to też kurde trzeba robić. Ja w ogóle nawet myślałem, czy by nie pójść może właśnie bardziej w taką takie automatyczne zbiory kiszonki, czyli zamiast robić kiszonkę w ten sposób, to na przykład pójść w ogóle robić ręcznie samemu szakul, dzięki za followka. I na przykład to robić w ten sposób, że co chciałem powiedzieć?
A, no że w taki sposób, że będę po prostu trawa garniał. Wiecie, kosił, zgrabiał i potem samozbierającą, nie? Też o wiele prościej na pewno i samym można to ogarnąć, nie? Ale z drugiej strony jednak kisionka daje więcej tego, nie? Tego materiału, więc no tu bez dwóch zdań jest na pewno bardziej opłacalne w tę stronę pójść, nie? Także no też spoko. Natomiast w Grimma to pewnie motor nie było. I się sam prawie zdawało mając litra flaszki i pęto kiełbasy, nie? Siema, kiedy, gdzie będzie mapa szpakowo? Kiedy nie wiem, gdzie na modhubie. To tyle ci mogę powiedzieć, bo tyle wiem, nie? A cała reszta nieznana jeszcze jest, nie? No. Robota szpakowa to spokojnie bliska, wiem, że czekacie na mapkę, ale to wam powiem teraz, mimo że nie oglądaliście pewnie z innych filmów albo streamów. To map, kolejny work in progress za szpakowa wyjdzie w momencie, gdy będę miał skończone drugie gospodarstwo. Aktualnie jeszcze mam bardzo dużo do roboty, w sensie dużo, już końcóweczka w sumie, ale jestem w trakcie modelowania obory ostatniej. Do tego jeszcze muszę zrobić pastwisko dla koni i 3 pastwiska dla krów. Wiem jak to brzmi. Ale tak, tam będzie bardzo duże zagłębie krowiarzy i bez modu na więcej zwierząt nawet nie podchodźcie z tej mapy. Ja też dam ten modzik wymaganych oczywiście modach do mapy, żebyście nie mieli pewność i co i jak. No ale to zobaczycie niedługo, nie? Kurczę, bardzo, bardzo fajnie sprawnie poszło. Te przyczepki tak myślę, że sobie jakoś dają radę nawet. Chociaż w sumie mamy taki ciągnik, który jest dość duży, a może takie malutkie przyczepki jakby za nim, nie? No, szczepki są strasznie małe. To do takiego case'a pomieszczę byłoby spoko, nie? A ta konsola wszyscy odpadają? Nie odpadają, tylko w sensie takim jest, będzie coś takiego, że na konsolach pogracie sobie na tych pastwiskach. Tylko nie będziesz mógł jakby za bardzo postawić swoich, dopóki nie sprzedasz starych, nie? To jest taki największy minus. Ewentualnie nawet zrobimy coś takiego, że na konsolach, bo ja będę starał się te mapy dostosować pod konsolę, nie? Muszę dowiedzieć się dokładnie, ile macie tam możliwych do postawienia rzeczy na konsolach. I na przykład zrobię też tak, że usuwamy te pastwiska statyczne, które też się liczą jako pastwiska dla gracza, że będziemy mieli tam po prostu puste pole, nie? Wiem, że trochę słabiej to będzie wyglądać na konsolach, ale niestety to jest jedyne wyjście po to, żebyście mogli zagrać, nie? Komfortowo, bo na pewno nie chcę wam jakoś utrudniać życia. Dlatego tam będę musiał trochę rzeczy pozmieniać. I tak będą dwie wersje mapy, nie? I konsolowa, i pecetowa. Dlatego o to się, no nie martwcie, bo będzie tam się pewnie dużo zmian, nie? Znaczy pecetowa i konsolowa. Będzie wersja mapy crossplay i wersja mapy pecet, nie? Po prostu. Czyli szpakowa taka wersja rozbudowana i okrojona pod multiplatformy, nie? Ale to szpakowa jeszcze bardzo dużo czasu, więc o to się nie martwcie. Tematy jeszcze będę poruszał pewnie nie raz z Enkusem na Work in Progress, bo po to jest ta seria, a tutaj bardziej tak tylko wspominam, co aktualnie gdzieś tam w planach jest, nie? Siema traktorysta, witam serdecznie. Pompeczki zrobimy po odcinku, dobra? Bo tu staram się w miarę upchać trochę w ten odcinek, bo mamy tutaj dużo roboty na tej serii. I wiesz jak to jest, nie? Zresztą pompeczki jest takie stricte pod streama, nie? A nie pod odcinki, to nie jest jakiś tam event na odcinek. Ale fajnie to leci, kurczę, tutaj. Super. W ogóle na tym polu nigdy nie kosiliśmy nic. Jak widzicie, nawet na mapce mamy puste miejsce, bo z tego co pamiętam, to poleśmy kupili niedawno i połączyli sobie z tym tutaj. Dlatego też tak to wygląda, że w sumie testujemy sobie to pole po raz pierwszy. Chyba 100% dochodzi pierwszej przyczepy z tego co widzę. Fajnie, to planuję tak. Znaczy planuję, przewiduję, że to będzie z jakiś taki, no z tak z 10 zestawów. Dobrze by było, nie? Jakbym spał, to byśmy mieli prawie 400 tysięcy kiszonki stąd. Plus tamtego pola by myślę było z 200. Byśmy mieli dwa razy po... no tak 1,5 miliona by myślę te kiszonki wyszło. I to jest spoko opcja, bo jeden z minus byłby podkarmienie drugi po co oczywiście sprzedaż. Więc miejmy nadzieję, że tak to wyjdzie, nie? Jest sierpień, więc myślę, że spokojnie do grudnia się powinna nam kiszonka ukisić, żeby ją sprzedawać. No, więc ogólnie też tak trochę słabo wyszło, bo nie mamy teraz żadnych pieniędzy zamrożonych na gospodarstwie. Wszystko, co poszło, już nie ma tego. W sensie i deski też potrzebowaliśmy też meble, jajka i tak dalej. Jajka jakieś mieliśmy? A mieliśmy jajka, tak. Przepraszam. Dlatego sporo tam tego wszystkiego poszło i raczej prędko, za prędko tego nie odzyskamy, tak, tej kasy. Więc co, ja myślę, że to jest dobry pomysł, żeby chyba to się wciąć teraz. Tak troszkę boczkiem, nie? Delikatnie.
Odjadę sobie. O kurczę, będzie trochę ciężko je złamać, ale może się uda. Dobra, jakby się udało. A! No w ogóle warto opuszczać header, wiecie, do tego, do tej maszynki. Bo bez tego trochę średnio będzie się chciało ciąć. Dobra, no ale idzie jakoś tam. Jakoś tu w miarę... O! Trochę mijaki robię. Bardziej do tego trzeba dojechać. No jak się nie dzieje równo z rzędami, trochę słabo, nie? A tu w sumie równo z rzędami nie trzeba jechać, bo jest tutaj... A już jest full, dobra. Okej, no to mogą trochę stracić pewnie tej kiszonki, ale trudno. Oj, nie zaczepiłem. Dobra. Gasimy. Bierym fenda. Ta, full mam, no, zauważyłem już. Tak jest, nagrywam odcinek, nie? Jaki plan na streama? No dzisiaj nagramy sobie odcinek właśnie z osady. Potem Krzysiek do nas dołączy o 18:00 i pójdziemy nagrywać podwórko kolisty. Będzie w końcu już tam pokazane na tym odcinku. Znaczy no, na odcinku tam będzie pokazane już nowy, znaczy no, praca ostatnia nad kombajnem i sprzedaż kombajnu też będzie. No i takie boli szykowanie się pod jesień, nie? Takie pod zimę bardziej niż pod jesień, bo tam już jesień jest w sumie. No, coś tam się pewnie jeszcze fajnego wydarzy, nie? Ale ogólnie chciałem gdzieś tak też podwórko kolisty z tym osadzonym zmianować, nie? Raz to, raz to na kanale. Wiadomo, że podwórko łatwiej jest nagrać, bo nas jest dwóch, więc tam praca idzie szybciej. A tu jednak na streamach, jak mam chwilę, to wchodzę na osadę, chciałem mówić na kolonię, ale nie, wchodzę na osadę i właśnie sobie ogarniam tutaj save'a. Bo tu jestem sam i czasami jest tak trochę ciężko z terminami. Jednakże mam też w planach zaprosić parę osób czasami, jeżeli tam pomagały na streamingach albo na odcinkach. Także zobaczycie też, ta seria nie będzie taka typowa pod singla. Tylko muszę dać sporo tych modów swoich niewydańców jeszcze tak, wiecie, popytać, czy mogę udostępniać, nie? Bo jest kilka modów, które używam, ale dużej części modów takich niewydanych tu nie ma. Głównie jest to po prostu jakieś tam, wiecie, wiaty czy kurniki, nie? Które mam tak bardziej gdzieś tam dla siebie. Okej. Okay. No i patrzcie, elegancko to leci. Niestety możemy sypać tylko na bok. Takie są przyczepy. Ale jakoś to wiarę nawet wychodzi, nie? Dobra. W ogóle nie wiem czemu, ale ten domek tutaj stał się takim synonimem nowoczesnego polskiego gospodarstwa, nie? Nie wiem czy zauważyliście, ale ja wszędzie gdzie widzę jakieś serie, na przykład na YouTubach czy na jakichś streamach kogoś, to ten domek zawsze jest otoczony tym płotem i jest to takie ładne, spójne, nie? Nie wiem kurczę czemu, ale chyba po prostu udało mi się stworzyć taki fajny domek, który pasuje do takich właśnie gospodarstw, nie? Takie, kurczę, jestem z niego mega dumny, a przy okazji jest to domek nasz pokowo, nie? Więc super rzecz, nie? Ciekawe modyfikacje na modhubie? No widziałem właśnie modhuba i tak z ciekawością raczej średnio bym powiedział, że jest ciekawo. No ale lepiej to niż nic, nie? Ogólnie też obory, update obory mi testują na modhubie już na konsolę, także super. Jeden też paczka takich budynków testują też mi na modhubie już jakieś parę dni, bo dokładnie 4. No i tam jest tak akurat, że muszę wszystko przetestować. Ja myślę, że raczej dostanę jakiś raport z błędami, a raczej na pewno. Pytanie tylko, jaki to będzie raport, co mnie zawierał i jak dużo tam będzie do poprawy. A myślę, że pewnie trochę będzie, no bo ten modhub zawsze coś tam znajdzie. Lubi się do czegoś przyczepić, nie? Więc myślę, że w tym przypadku będzie tak samo, że coś tam na pewno znajdą. Oni to lubią tak się podrocić. No ale jak coś zrobiłem źle, wiadomo, muszę poprawić, nie? Tam wiem, że chyba kolizja może być do poprawki, a jak nie, to na pewno przyczepia się do nawmeszu, nie? Bo tam nawmesz jest taki bardzo... bardzo mały tam jest, nie? I to może trochę powodować jakieś błędy. Siema, golgotniczka! Nowe jeszcze wyszły? O, to zaraz zobaczymy w takim razie, co ciekawego wyszło. Po odcinku w razie, nie? Bo na razie mam odcinka 20 minut. Dokładnie teraz wybija. Więc jak nagrywam, to są jeszcze jakieś cięcia, początki i tak dalej. To sobie potem sprawdzimy, nie? Okej. Okay. W sumie dobry pomysł teraz było tak odjechać sobie dookoła. Tutaj, chociaż wątpię, że wszystko uda mi się zabrać na raz. Mogą mnie na jakieś trochę przyczepy sobie większe ogarnąć. Chociaż kurczę, no na tym to polega ta seria, nie? Że wchodzimy na starego save'a, mamy nowe gospodarstwo i to jest sezon drugi, po prostu gier osady, a w tym przypadku to właśnie osadzonego w długach. Bo nie wiem czy wiecie, ale początkowo tej save, jak wszedłem po właśnie tej długiej przerwie, to mieliśmy tutaj
kredytu zaledwie lekko pan milion, tam jakieś 1 050 000, coś takiego, nie? Ale jeszcze zrobiłem właśnie gospodarstwo, tutaj to nowe, no to ono bardzo dużo mi pochłonęło pieniędzy, nie? Bo nie chciałem czytawać kasy, a chciałem zrobić wszystko, żeby jak najbardziej zgodne z ekonomią, bo na tym sejwie co jak co, ale ekonomię bardzo dbałem, żeby była jednak zachowana i mało co tutaj w ogóle, właściwie nic tu nie czytywałem. Częściej się czyli tam jakąś kaskę na potrzeby odcinka doda po prostu na podwórko kolisty, bo tam oczywiście wiecie, wszystkie te lawety, które są, to nie są brane z nieba, tylko są po prostu wiecie, jakby te dodawane pieniądze na po to, żeby tam laweta jakaś przejechała po to, nie? Tak, nagrywam odcineczek, oczywiście. Okej, okay, spoko, dwa, dziękuję że za... Dzięki, że mówicie, że cały motor wyszedł, nie? Sobie z potem sprawdzimy. Kolejny ser to będzie posadzony na długi? A czemu posadzony na długi? Za długi, a, posadzony za długi, okej. Dobra, posadzony za długi. Nie no, raczej właśnie podam się do Mega i nie mówiłem tego wam wcześniej, ale że nazwy tych serii są takie właśnie, że... Ogólnie ktoś napisał mi komentarz taki i tak trochę kekłem. A kekłem dlatego, że ktoś napisał, że ta seria powinna się nazywać... Zaraz, jeszcze zapomniałem, widzisz. Życie na kredycie, o. Tak powiedział, nie? Ale słuchajcie, życie na kredycie to jest takie oklepane, takie stare, takie po prostu nijakie, nie? Znaczy, pomysł na odcinek, pomysł na ten fajny, nie? Ale uważam, że już takie coś jakby było i to trochę było bardzo odtwórcze, nie? Robię coś takiego kolejny raz. Siema Grafi, witam serdecznie. I właśnie to, że mamy teraz tego osadzonego w długach, to fajnie właśnie współgra z całością, bo dzięki temu... O, skipnąłem. Mamy właśnie tak, że... Nazwa mapy zawiera się w tytule właśnie serii, nie? Tak samo jak właśnie mamy podwórko kolonisty, tak? Jest tam oczywiście kolonia w tytule. Tak samo tu jest osadzony w długach, czyli też wszystko się zgadza, nie? Tam, wiecie, podwórko nam się tak kojarzy właśnie z takim czymś malutkim, nie? Że macie po prostu jakieś podwórko i tyle, nie? Takie malutkie. A tu mamy osadzony w długach, jest takie to poważne, ciężkie, nie? I jest ciężko po prostu, nie? I to jest bardzo fajnie. Dokup se zagęszczę z okiszonek. A już nie mam go? Skończył mi się? Jak skończył mi się, to wiesz, zaraz sobie po niego pojadę. Bo on jest na drugim polu, w palecie, ja tam często sobie ładowałem. Więc jak się skończył, to zaraz ogarniemy sobie, nie? Skoro tak, taka seria będzie na szpakowie? Zobaczysz. Mam jakiś tam lekki zarys, ale... Jeszcze nie zakończę to, co bym chciał, nie? Pamiętajcie, żeby przypomnieć mi o tym, bym wziął ten zagęszczacz, dobra? Bo tam został na polu. To jest tylko paletę włożę na przyczepę i sobie wlejem już resztę, bo tam chyba niewiele zostało też na niej. Ale wiesz, do serii szpakowa jeszcze bardzo dużo czasu zostało. Myślę, że wcześniej jak będzie work in progress 95%, to nie siądę do mapy. Bo tak naprawdę tamta mapa nabierze dopiero kształtu i takiego odpowiedniego koloru po sam koniec, nie? Teraz taką bazę robimy, a dopiero potem będziemy wszystko ozdabiać, nie? A chcę wam tam pokazać wszystko, jak najlepiej się tego da. No, więc myślę, że to się uda, nie? Tylko na razie szpakowo trzeba tam działać, nie? Z tymi modelami. Chociaż chłopaki tutaj bardzo ładnie, a dwa Michi i Bart, no świetna robota, nie? Po prostu chwalę ich na tym odcinku, ale jeszcze pochwalę ich na Work in Progress, ale to, co chłopaki robią, to jest dla mnie po prostu siok, eta siok, nie? Bo naprawdę cudownie sobie dają radę i bardzo dużo modeli dostarczają, takich statików typowych, rzeczy, które musiałbym nad tym siedzieć bardzo długo, nie? Więc można powiedzieć, że w sumie no bez chłopaków ta mapa wyglądałaby o wiele bardziej pusto, nie? Co bardzo miło, że tam jednak są tacy fajni modelarze, którzy to ogarniają dobrze, nie? Okej. No sobie teraz to odpalimy. Ogólnie sobie przyczepy drugie się sypie szybciej. Dlatego tak trochę, wiecie, ogarniam sobie w ten sposób, żebym opał mi to właśnie o tak. No i super, dobra. A Jungus się wywiązuje z roboty? Na razie, znaczy wiesz, Jungus ma konkretne rzeczy do zrobienia, nie? W sensie każdy z nas jest podzielony na takie konkretne funkcje, nie? Ja robię to, on robi tamto i wiesz, aktualnie mapa potrzebuje modeli, nie? Jungus nie potrafi modelować, więc nie ma dla niego roboty, nie? Wszystko, co jakby mu zlecam, powiedzmy tak, że tak powiem, jakbyś mógł, to zrób, nie wiem, tam otwierne bramy, albo zrób jakąś tam siatkę ułóż, nie? No to wiesz, dla niego to jest
max parę dni roboty i to jest ogarnięte, nie? Więc to, co Jankus ma do roboty, to wiecie, ja mu mówię, zróbmy, ja zrobię, zrobisz to? Spoko, on pyk i zrobione, nie? Więc bardzo z Jankusem mi się miło pracuje, bo jak mówię, że fajnie jakby było to zrobione, to to zwykle jest zrobione, nie? A nie, że ej, coś tam, nie chce mi się, albo potem, bo coś, nie? Więc wszystko fajnie poszło, nie? Tak, wszystkie gospy dekorował dwa dni, dokładnie, no więc kolejny gosp też będzie pewnie dekorował, nie? Także to jest spoko, bo wiecie, ja tam zajmuję się jakby taką główną częścią, a on tam trochę detaluje tego, nie? Bardziej. No jeśli chodzi o gospy, bo zamiast ja powiedzmy siedzieć dwa dni nad detalowaniem, czyli to co też teoretycznie potrafię, to ja mogę zacząć robić model, nie? I zrobić kolejne statiki na mapę, a on w tym czasie po prostu robi to, co ja tak bym musiał zrobić, nie? Więc robimy dwie rzeczy jednocześnie, to jest bardzo duża oszczędność czasu. Gdyby nie Jankus, to pewnie dalej bym ogarniał słupy, nie? Na mapie. I frustracja wyrosła, nie? No, nie na co jak co, ale z kimś się mapę robi wiele lepiej. To wam polecam naprawdę serdecznie. Tylko trzeba znaleźć taką osobę, która zna się na temacie, nie? Jest bardzo dobrze. Baladyna easy. A co się po baladyna? O proszę. O proszę. Baladynka dzisiaj była. No, jak tego, to czego, nie? Dobra, ja tu sobie zajadę. Wiecie co? O, tak sobie podejdziemy. Ja tu się postaram jeszcze zatankować. Ten czynnik tutaj nieszczęsny, ten odczynnik czy zagęszczacz, jak to się to nazywa, to nie wiem. O, czekajcie. Dobra, niech się wleje. Może akurat całość pójdzie, nie? Dobrze było, jak poszła całość. Ile to jeszcze z tego litru zostało? 8 litrów jeszcze jest. Może wejdzie? Aj, zostanie trochę. No nic, teraz sobie wiecie co, to po sobie położyć gdzieś tutaj pod tym... o, tutaj pod drzewkiem sobie będzie leżało. Na widoku, że nie ma problemu. Dobra, zawiniemy sobie to jeszcze trochę po tym sorgu sąsiada, ale może się nie obrazi. Dobra. I cyk. Na drodze chyba nikt nie będzie jechał, więc sobie stanę spokojnie. No więc troszkę tej roboty będzie, co prawda, z tą ksionką. Ale widzicie, wszystko to fajnie sprawnie leci, nie? Także nawet samemu też tą kieszonkę da się fajnie ogarnąć. Wiadomo, jakbym większe przyczepy miał, to byłoby szybciej, ale też nie wiem, czy mógłbym je podczepić do... no właśnie, wyporzone sieczkarni, nie? Tak. Dotrzymanie obietnicy? Kto dotrzymanie obietnicy? I dobrze odpocznie trochę od mapy, potem jak zobaczy progres, wróci z Veną do pracy. A mówisz, Ankusie, tak? No, to na pewno, nie? W sensie on teraz tak, no to zawsze tam jakoś działo. Ostatnio miał taki lekko chyba kryzys, a w sumie też miał taki kryzys z modelowaniem. Że już takie, kurde, nie chcę mi się tego robić, nie? A, Venturi Barney. Okej. Okay. A to nie wiem, o co chodzi. W sensie możecie mi przypomnieć? Mówię o tobie, Jankusie. A, odpocznie trochę od mapy, potem jak zobaczy progres. Z werwą do pracy. Znaczy, no tak, to wiesz co, właśnie mi się wydaje, że teraz mi trzeba ogólnie tego dokończenia modeli, nie? Jeżeli już skończę wszystko robić, ogarniać i zrobię sobie gospo takie już na gotowo, żeby było gospodarstwo to grywalne, to na pewno będę takie, kurde, ale to wygląda nieźle i będę chciał robić dalej, nie? Mapę. Bo teraz w sumie, jak mówię, brakuje nam aktualnie 17 modeli jeszcze na tym. Na gospodarstwach we wiosce. I potem cała reszta to już takie, wiecie, aby ogarnąć wioskę, nie? Jak będzie wioska, to już potem reszta mapy pójdzie dosyć sprawnie, nie? Na pewno. 16? A, już mi chcesz wysłać kolejny model, no to fajnie. To 16 w roku jest w takim razie. No, ja jak myślę, skończę też gospod to grywalne i zajmę się też robieniem statików, nie? Chociaż już teraz tak mówię, i tak wiem, że tego pierwszego terminu mapy nie dowieziemy. Raczej, więc tak już trochę ja osobiście odpuściłem temat, już nie siedzę po 12 godzin z modelowaniem, tylko tak siedzę po 4, po 5, nie? Więc tam sobie wiecie, tylko tam... Wiecie co, może tak sobie cofnę, o. Tak sobie powolutku z tym lecę, nie? Żeby też nie na siłę, bo jak mówię, najgorsze co można zrobić, to robić jakiś model na siłę, bo zwykle nie wychodzi dobrze, nie? Chociaż... raz zrobiłem taki model na siłę, nie chciałem się totalnie wędzić, żadnej nie było ani nic. Po prostu najgorszy dzień do modelowania. Siadłem i zrobiłem chyba jeden z lepszych modeli, który mi się podoba, nie? Więc też tak to różnie wychodzi, nie? Czasami po prostu... Nawet jak nie chcesz, to coś ci wyjdzie, nie?
No tylko fakt, że ten modeler robiłem długo, bo w sumie robiłem go cały dzień, a on tylko takie malutki jest. Ale to w sumie lepiej się na co mogłem skupić, nie? A kiedy Work in Progress? No właśnie, RT mówiłem dzisiaj w odcinku, ale powiem jeszcze raz dla osób, które tutaj śledzą film do końca, że będzie, kiedy skończę gospo grywalne, to drugie gospo grywalne, nie? Dostałem jeszcze trzecie, zdjęcie już dostałem od gospodarzy tego wszystkiego, także bardzo fajnie się gospo trzecie zapowiada. No i myślę, że się spodoba. I w sumie najbardziej wydaje mi się, że wam się spodoba gospodarstwo numer 2, czy teraz to, które robię, nie? On jest takie pod małe, średnie maszyny, nie? Bo tamto gospo pierwsze jest pod małe raczej. Małe nowe maszyny tamto jest, nie? To jest pod takie stare. Wszystkim może zagrać. 60, 30 i nawet jakimś takim, nie wiem, 200-konnym fendem, nie? Nawet można zagrać. A tamto nowe, które będzie, to jest takie typowo już pod maszyny takie 150+, nie? No bo tam jest dużo fajnego miejsca i fajne budynki są takie nowe, nie? Więc to wam zobaczycie sami, jak to wygląda. Słuchajcie, ja myślę, że powoli będziemy odcinek dobiegać końca. Nie chcę robić tysięca takiego długiego, pół godzinki mi się spokojnie wystarczy. Dojedziemy sobie tylko na silos, zostawimy sobie to wszystko i ja już wiadomo, dokończę resztę. Wiadomo, dokończę sobie już to resztę poza odcinkiem. Z wami będę się widział w kolejnym odcinku, na którym to pewnie będziemy ogarniać jakąś resztę przy tych polach. Nie wiem, co tam jeszcze mamy do roboty, ale trochę będzie roboty. Z czymś na pewno, bo to nigdy nie brakuje. I teraz pytanko, czy ja to w ogóle odchwaszczałem to. Tam to chyba nie było w ogóle wałowane, więc ja też sobie na coś tam powołował. Ale raczej będę starał się tak łączyć trochę wam te jakieś prace. Wiecie, tak z dwie prace na odcinek będę starał się robić, bo teraz robimy akurat jedną. Ale tylko dlatego, że... no działamy tu tak, że ciągle co chwilę gdzieś tam jeżdżę, nie? Tak, teraz jakieś kursy robię, a to w tamtą, to w tamtą stronę, więc tu wychodzi o wiele to inaczej niż miałbym robić jakąś taką inne rzeczy. Mogę wysypywać już? O, super. Który to był zestaw? Czwarty? Chyba czwarty był to zestaw, nie? Nie jestem w stanie teraz wam powiedzieć, ale chyba to był czwarty już zestaw, nie? Może też zaraz weźmiemy pumkę i trochę poubijamy tego, nie? Nie garbić się mam? No, to dobrze, no. Będę starał się nie garbić. W ogóle tak mi się tutaj mega podoba ten klimat. Nie wiem, czy już mówiłem, ale to taki po prostu... taki fajny, zarośnięty pegierek jest, nie? Nie wiem czemu, ale super tym się w tym miejscu jeździ. Bardzo mi to się podoba, nie? Wyszło to nieźle. Dobra, więc ja sobie tutaj stanę już. Gdzieś tam tako. I teraz pobiorę sobie jeszcze Yondera. Pytaliście, jakie to Yonder? No słuchajcie, no 7920, rzecz jasna. Nawet hub jest dostępny, więc nie pytajcie o to jeszcze raz, bo wszystko tam oczywiście macie. Większość rzeczy właśnie znowu z mod huba, nie? Raczej nie użyłem jakichś tam tutaj niewydańców. Wszystko, co jest, to raczej znajdziecie do pobrania, nie? Dobra. Nie wiem, czy nawet będzie da się ubijać, ale ile to mamy tego w ogóle? Aż tak sobie sprawdzę. Aha, nie pokazuje, bo są to dwa silosy, nie? Czyli trochę lipa, że nie pokazuje, ile mam tutaj dokładnie. Dopiero jak chyba odłączam to będę ją tutaj pokazane. Ale 3% fermentacji już jest tak, że fajnie. Myślę, że do końca dnia można mieć nawet 20%. To byłoby spoko. Jakby się tak ukisiło w sumie... no, do września mam wątpić się ukisi. Może 2 września się ukisi, nie? To będzie nieźle. No, ale fajnie zaleci. Fajnie tutaj. A wiesz, co się ogólnie do tego właśnie bałem? Że wam się gospo nie spodoba, nie? Bo myślałem nad tym, jak to gospo tak ułożyć, żeby ono było spójne ze sobą, ale jednocześnie, żeby było też dużo takiego miszmaszu, nie? Żeby nie było też nudne. I dlatego właśnie postawiłem tam te garaże nowe, żeby koło gospodarki były, które te gospy, ten tynk w ogóle pasuje do domu, nie? Jest taki bardzo podobny. Tutaj ta nowa obora, która jest taką samą blachą tam, no i te garaże połączone z takim samym stylem jak ta obora, tutaj ta z czerwonej cegły, nie? Tego czerwonego pustaka. I na całe szczęście się jakoś dało zrobić, nie? Także tam jest tak trochę na nowo, tam trochę tak na staro, a tutaj trochę tak na brudno, nie? I fajnie, że to tak właśnie wyszło, kurczę, bo bałem się mega, że nie wyjdzie, a... bardzo mi się spodobało, nie? Więc dziękuję oczywiście za te komentarze pozytywne, które dostałem pod odcinkiem ostatnim. Mam nadzieję, że też ten wam się odcinek spodoba, rzecz jasna, nie? Dobra, słuchajcie, ja nie będę robił dalej tasiemce wam. Tak 35 minut tak jest dużo. Jądro? To nie jądro, tylko jonder. Ale jąderek bardzo fajny, nie? No, więc to sobie tylko jeszcze w tą stronę objadę i zaraz się pożegnamy. Jak mówię, nie przestaje nic tutaj działać, lecimy dalej z tematem kiszonka. Na kolejnych odcinkach pewnie już będziecie to mieli ogarnięte, także no, warto, żebyście po prostu byli, nie? Więc tak się pożegnamy.
O, super sprawa. Dobra, więc słuchajcie, dzięki za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki z tej serii. Do kolejnych, trzymajcie się. No i cześć, pozdro. Pa, pa.